zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. W naszym regionie już po raz ósmy odbywa się wręczenie wyróżnień Agricola Circensis Terre Filius. Wyróżnienia w konkursie przyznaje kapituła w składzie. Jan Laskowski, przewodniczący kapituły. Juliusz Goszkoś, wicestarosta Sierpecki. Jarosław Perzyński, burmistrz miasta Sierp. Zbigniew Tomaszewski, wójt gminy Mochowo. Dariusz Kalkowski, wójt gminy Gozdowo. Krzysztof Korpoliński, wójt gminy Sierpc. Jan Sugajski, wójt gminy Rościszewo. Andrzej Twardowski, wójt gminy Szczutowo. Dariusz Franczak, wójt gminy Zawic. Maciej Siwiński, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu. Wojciech Wilamowski, przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Sierpcu. Zdzisław Głuchowski, kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sierpcu. Wiesław Kowalczyk, dyrektor regionu Mazowieckiego Zachodniego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Ciechanowie. Zenobiusz Tybuszewski, przewodniczący Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Płocku. Grzegorz Gańko, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu. W powiecie sierpeckim zostało nominowanych 15 rolników. Natomiast wyróżnienia i główne nagrody w konkursie zdobyło 8 rolników. Wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach. Rolnik roku, młody rolnik i najlepszy sołtys. Na scenę zapraszamy starostę sierpeckiego, przewodniczącego Rady Powiatu oraz wójta danej gminy. Zwycięzcami w kategorii Rolnik Roku są pan Dariusz Przyczka, Rolnik Roku gminy Gozdowo. O wręczenie nagrody proszę pana starostę Jana Laskowskiego. Rolnika Roku gminy Mochowo. O wręczenie nagrody proszę pana przewodniczącego Jana Rzeszotarskiego. Sławomira Banata, rolnika roku gminy Rościszewo. O wręczenie nagrody proszę pana Jana Sugajskiego. Jarosława Krasińskiego, rolnika roku gminy Sierpc. O wręczenie nagrody proszę pana Wojciecha Lipińskiego, właściciela firmy Wojtrans w Sierpcu.
Prosimy również wójta gminy, pana Krzysztofa Togolińskiego. Zapraszamy pana Huberta Góralskiego, rolnika roku gminy Szczutowo. O wręczenie nagrody proszę pana Lecha Stasiaka, prezesa zarządu przedsiębiorstwa Melwood w Sierpcu oraz wójta gminy Szczutowo. Zapraszamy pana Tomasza Szpakowskiego, rolnika roku gminy Zawidz. O wręczenie nagrody proszę panią Zofię Kordulasińską, kierownika Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Sierpcu. To się do rynku dadzą, co? A. Dzisiaj możemy się to cześć. 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 Kolejną kategorią w konkursie jest młody rolnik. Nominowanych w tej kategorii zapraszamy na scenę. Są to pani Ewa Kiełbasa, nominowana przez wójta gminy Gozdowo. Pan Łukasz Roman Pyrak, nominowany przez wójta gminy Mokowo. Pan Marcin Kołodzielski, nominowany przez wójta gminy Rościszewo. Pan Leszek Nowakowski, nominowany przez wójta gminy Sierp. Pani Monika Malanowska, nominowana przez wójta gminy Sierp. Pan Janusz Ryniecki, nominowany przez wójta gminy Sierp. Pan Krzysztof Skulski, nominowany przez wójta gminy Sierp. Oraz pan Marcin Sadowski, nominowany przez wójta gminy Sierp. Zapraszamy wszystkich nominowanych. W tej kategorii został pan Łukasz Roman Pyrak. O wręczenie nagrody proszę pana Wojciecha Lipińskiego.
pytań.